Witajcie chłopcy i dziewczęta na tym kanale. I oczywiście nazywam się Kajot, chociaż nie muszę się przedstawiać, a dzisiaj będziemy ogrywać kolejną grę typu Vampire Survivors. Jest to konkretnie Sole Saga. I zanim jeszcze zaczniemy, muszę zaznaczyć, że to jest chyba najdroższa gra z tego typu gier, czyli Vampire Survivors, na Steamie, jaka ze wszystkich była do tej pory, co była na kanale, bo kosztuje chyba... kosztowała chyba coś koło 30 coś złotych? 30 chyba 1 złotych, a pozostałe na przykład kosztowały po 10, więc zobaczymy, czy będzie to, że tak to powiem, opłacalne. Ale nie przedłużajmy, bo w takich grach nie ma co opowiadać. Przejdźmy do rozgrywki. Od razu, jak tutaj widzicie, mamy do wyboru postacie, takie dźwięki mi się zdają arkadowe. Jak w takich bijatykach starych. A wizerunek tego rycerza taki solcowy przypomina? A to pewnie tylko jest grafika, dobra, lecimy. Survival, boss rush. Nie, survival. Nie trzeba niczego tłumaczyć. No, bogini jakaś, anioł czy coś, chaos level. Utrudnienie, czyli mamy 15 minut, dobra, lecimy. Nic takiego niezwykłego widzę. A, czyli myszką się odwraca, dobra. Już myślałem, że mam tylko w jednym kierunku ten cios. A, dobra, mogę sobie wydaszować. I... jak w Soulsach jest... frames, że jest... nietykalny nasza postać. 17 obrażeń, 17. Dobra, zobaczmy, co tu mamy do wyboru. Kolejny poziom w mieczu. Jakaś łyżka, dobra. Czy mamy jakieś generowane tutaj zestawy wyposażenia? Więcej... Aha, czyli to jest taka postać bardziej defensywna? Nie. Już myślałem. Czyli mamy tylko 3 role. Dobra. Mam nadzieję, że jakoś gra zacznie się wyróżniać. Bo na razie nie wydaje mi się jakoś za specjalna. Poza oczywiście pikselową grafiką, ale to nie jest jakiś... I co mam tutaj postać sobie? To nie jest jakiś, chciałem powiedzieć. Tutaj stanąć, czy o co chodzi? Nie rozumiem. Dobra, pewnie kościół będą rzucą, ta dobra. Damage 10-25, atak cooldown. To jest chyba skill, ta? Ta. Aha, czyli jak w dodża walnę sobie, to będę miał umiejętność. Nie wydaje się to być zbyt mocne. Chociaż nie, można sobie pewnie zbudować sobie build specjalnie pod dodża, tak jak w każdej takiej grze. No, lepszy miecz. Tutaj takie małe widzę jakieś problemy, ale to jest oczywiście demo. Tam wersja chyba 1.2. Ale tutaj już widzę, że postacie zaczynają się tak lekko zacinać, jak moim movementem tak robię dziwnie. Nie zasobowy... Okej. A pod to był shift. Czyli po prostu sobie przyzywam jakąś rzecz do siebie, dobra. Jacyś rycerze, ta? Pancerni. Mapa jest mała. Zobaczmy, jakiś lepszy z siebie będzie rzecz. Ale widzę, że mam sporo życia. A może to po prostu taka postać jest tankowa. Jakieś złoto, pewnie waluta, tak? To jest jakaś generacja? A, muszę 200 przeciwników zabić, żeby tam to się mi otworzyło. Dobra, rozumiem. Bo nie popatrzyłem na lewo, tu tam mam licznik czaszek. A gdzie jest gold? Dobra, 90 golda. Zostałem zrezurektowany przez boginię. Dawaj pierwszą postać, oczywiście. Aha. Jedziemy jeszcze raz, 1 ran. 200. Tak mi się zdaje, że ten cios jest taki trochę nierównomierny. Nie wiem, taki... Aha. To jest do daszowania, tak? Nie. To przyzywany. Aha. Ciekawe. Ten miecz wydaje mi się taki... Jakby to precyzyjnie określić. Nieintuicyjny ma zasięg? O! To może takie odczucie mam do tego. No, chyba trzeba ulepszyć podstawową broń, bo... Aha. Dziwnie. Muszę mieć 2 energii, tak? A mam na razie 32 przeciwników. Też jest do przyzywania, tak? Zap. Może być. No już, nie wchodzę. Okej. Sonic Blade. No i ta jest broń fajniejsza, bo ma taką falę. AOE. Przynajmniej wiem, co mogę nią zrobić. Aha, znowu mogę ten miecz przyzwać. Dobra, dawaj go. A z przestani będę mógł daszować, jak będę tego mieczu używał. Attack duration, to i to ulepsza mi, dobra. Chyba pójdę w ten piorun. Nie mam znowu. Bardzo wolno mi się odnawia stamina. A, czyli... O dobra, nie pomogło, nie patrzyłem na ten. Że różne paski dla staminy i dla magii. Więc powinienem sobie zdobyć kolejną umiejętność, specjalnie taką pod... Dasha. Dobra, żeby od tego rycerza nie dostać, bo najwięcej damage będzie mi walił. Dasze. Dobra, kolejny level. Attack speed. Dawaj, pokaż projectile speed. Przez to miecz 2 razy zakrąży już, dobra. Ten bonus to był ten? Fajnamentny? Okej, dobra, co tu mamy? Aha, jakiś upgrade, ta? Dobra. Has Speed. A, czyli jakiś taki mniejszy bonus. Decast Time'u. I dostanę jeszcze raz, dobra. Ale ten miecz zaczyna jakoś mało bije, mi się zdaje. Macie takie wrażenie? No bo znowu skastuj miecz. A wrogowie zdają mi się jakoś tak mało wymagający. Dobra, neguję. To jest boss? Masz kotek. To są kapliczki jakieś, tak? Dobra. Teraz 100 golda muszę zdobyć. A co, mi ucieknie mój Skybase ze złotem, ta? Dobra. Atak bonus. A pokaż, trzeba wszystkie bronie wypróbować. Jakiś blast. A tam, no uciekł, tak? Dobra, gdzie było to ulepszenie na złoto? Tutaj jest, dobra. Damage większy. Dawaj damage większy. Dobra, kolejne kapliczki gdzie są. O, jest bossik, tak? Czy tam mini boss? Ale mało to bije, naprawdę. Już więcej te pioruny biją mu. A tego się spodziewałem. Bardzo. Ulepszyłem ten miecz i co, ale... Nie, tylko czekaj. Ulepszyłem ten miecz, ale tylko... na cast time. Znaczy, jak długo się będzie go castował. A, takie AOE fajne to jest. Ale nie jest za bardzo użyteczne poza tym. Dobra, jakaś pierwsza minigierka. Tak zwana. Przy daszu. O, to ciekawe. Tu bym sobie skastował. Chyba są niezniszczalne. Nie, pewnie są zniszczalne, po prostu za mały damage mam. I pewnie nie uciekną z czasem, co? Tak, w sumie dobry build mam. Wydaje mi się dobry. 10 poziom, dobra. Zaraz jakiś boss powinien chyba być, co? Od 1 do 9 do 2,14. Bardzo losowy, pewnie na jakiś specjalny build można po to zrobić. Więcej energii. A ten nic mi nie zmienia. A potrzebowałbym 4. I lepszy cast time do tego miecza, ale chyba powinienem przestać jak szaleniec zajmować się tym i zacząć normalny build tworzyć. Oczy już poza moje umiejętności wychodzą. Dobra. Dobra, idzie nieźle. O, 400. Pewnie od 200 złota. Oczywiście te góry najlepsze mi się zdają. Dobra, teraz szukać kolejnej kapliczki za złoto, jeśli jest. I tak działa, jak myślę, że działa. Wyleczam go trochę. Co mi taki damage siebie? Chyba ten piorun. Kolejne leczonko. Kapliczka, gdzie jest kapliczka? Tutaj będzie? sumie mogę sobie wyraszować to. A jest tutaj kapliczka. Nie wiem, czy muszę w nią wchodzić. Dobra. No, ten piorun tak nawala. Maksymalna energia. O! Ulepszenie dla wszystkich moich broni, dobra. Nadal mi się zdaje, że jest za duży cast time, żeby to było użyteczne. A ja tak będę tego używał. Co mnie tak pokajało? Jacyś szybsi przeciwnicy. Co to było? A! Wzywanie wszystkiego do siebie. Dobra, summoning time, dobra, build. Zap. Kurde, 3 levele sporo. Projectile speed. Dobra, kolejny level, dobra, dobrze działa. I zap. O, jeszcze przechodzi, kurde. Dobra, że miecz już jest bardziej użyteczny, ale ciągle nie jakiś świetny. Za to pieron mocno kaja. Full range. Dobra. 8 minut, nieźle idzie. Więc potem to skończymy, co? Kolejna kapliczka powinna być wcześniej, tylko gdzie ona jest? A w tej grze chyba jest też metaprogresja, przynajmniej powinno być. Żeby było ciekawiej. Dajcie już odblokowaną nową postać. Dobra, ja muszę sobie przedaszować, przyzwać miecz. Duration, dobra. Miecz raz. Ja mogę kolejny przyzwać? W czasie tego, dobra. Czyli mogę sporo jednocześnie mieć przyzwanych. Dobra, wytrzymali się już jego ci wrogowie. Dasz. Dobra. Zombiaki słabe są. Dwa miecze, no dobra, dobra. Jakby teraz jeszcze sobie dać jakieś ulepszenie na lepsze generacje energii mamy. Dobra, kolejny ten. Kolejna bariera. Cast speed. No już sporo atakuje. Dobra. Tylko jeszcze jakby mocniejszy damage walił mój miecz, to było dobrze. Zginąłem. Dobra. 19 000. To tak nawaliło? Kurde. Piorun dużo zadał. Ten pocisk najwięcej mi się zdaje dawał. Ta. 5000, a da go wziąłem prawie najpóźniej. Też te magiczne pociski też sporo zadały. Miecz jest, miecz strasznie się. Achievementy, zobaczmy, przetrwaj 15 minut. O, nowa postać. 1500 gold na ulepszenia. Zobaczmy, maksymalne życie, maksymalna energia, maksymalna stamina. Regeneracja, o, regeneracja by się przydała. Big range, większy damage. O, to jest mocne, mi się zdaje. Dodge nie będą anulować tego. Cast z time'u. Lepsze banany, banana spirity, fajne. Nic jakiegoś takiego niezwykłego. To może jeszcze... Nie, nie. Little Reaper. A, pewnie będzie krążyć wokół mnie kota, czy coś w tym rodzaju. Pasywny skill, masz więcej życia po prostu, a ty masz... Lepszy summon time. O, to by było dobrze. Muszę ukończyć mapę. Tu jakąś umiejętność. Tu muszę też... Nie, tu muszę mapę, tu chyba pokazać... 13, bo 13 Battlefield. To jedna mapa, to jest druga mapa. Ulepszyć bronię jakimiś tam artefaktami. Kolejna mapa. 1800 broni, Secret Weapona. Okej. Enfiler Pole. Pokaż może. Szybki. Będzie szybki pokaz, co ta postać robi i kończymy materiał. 20 minut. Dużo przyjemniejsza mi się zdaje ta broń. Jeszcze jakby tak na całe wokół mnie krążyło. Dobra, w tej stronie już tak walić. Okej. Mogę sobie zdaszować. No, pierwszy levelik zaraz. Ale tego już praktycznie nie zobaczycie. Chaos Extra. To nie działa tak samo jak miecz, tak? No. Ja kosztuje 1. Dobra. Resume quit. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ej. Dopiero teraz zauważyłem, że... Jak się odblokował... Bo to jest... Myślałem, co to jest tutaj na tym taksykon, że to jest główny, bo to jest bohater, czyli jest rycerz. A teraz jak odblokowałem kolejną postać, to jest tutaj sobie biega. Fajny featurek. Czyli jeżeli będę miał wszystkich bohaterów odblokowanych, to będę sobie wokół głównego ekranu latać. Fajne. Podoba mi się zamysł. Ale i tak musimy kończyć, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku pojutrze. Ja byłem Kajot. Do zobaczenia.